Największy niepokój w tej chwili powoduje ogromna zmienność przepisów, wzrost obciążeń, co idzie absolutnie w tej chwili w sprzeczności z ogólną sytuacją, która jest naprawdę bardzo trudna. Czyli przedsiębiorcy instynktownie nawet w tej chwili, można powiedzieć, czują, że z jednej strony mają coraz trudniejsze warunki funkcjonowania po stronie regulacyjnej, a z drugiej strony jeszcze to otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne jest dla nich coraz trudniejsze. Najlepszą odpowiedzią na temat klimatu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości jest historia Polskiego Ładu, jego niekończących się zmian, korekty i na koniec wyników, które widziałem w raporcie prezentowanym przez grupę ASAI, którego wynika, że aż 18% rozumie i jest zadowolonych z Polskiego Ładu. Wydaje mi się, że to jest wielkość przesadzona. Jednym z najbardziej niepokojących wyników naszego raportu jest to, że prawie 30% osób mówi o tym, że chciałoby w ogóle zamknąć swój biznes. Tak? Kolejne 20 mówi o tym, że chciałoby go odsprzedać, w związku z czym ta wola prowadzenia własnego przedsiębiorstwa z czasem spada. Oczywiście gdzieś tam jest to status mentalny na dziś. No, pewnie będziemy starali się to zmieniać, również posługując się wynikami naszego badania, bo ta przedsiębiorczość jest po prostu gospodarce potrzebna. Część oczywiście z tych wyników wynika również z tego, że zmieniło się otoczenie prawne związane z podatkami, w związku z czym często te działalności chcemy zamykać dzisiaj, bo przestały być tak lukratywne, jeżeli chodzi o opłacalność podatkową w stosunku do innych form zatrudnienia, a jest to spora część przedsiębiorców, czyli głównie jednoosobowych działalności gospodarczych istniejących w Polsce. Większość Polaków zdecydowanie woli pracę na etat. Chociaż dla wielu osób myśl o prowadzeniu działalności gospodarczej, tak bardzo ogólnie, nie przez nich, ale w ogóle, jest kusząca. Dla wielu osób działalność gospodarcza, czy może inaczej biznes, jest kojarzony z czymś fajnym, z realizacją pasji, z realizacją marzeń, z wolnością życia. W praktyce to oczywiście może wyglądać zupełnie inaczej. Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy są niejako pod presją wielu czynników gospodarczych, geopolitycznych czy makroekonomicznych, które obserwujemy. Prowadzenie firmy dzisiaj nie jest łatwe, nie ułatwia też tego zmieniająca się co chwilę legislacja, taka, którą dzisiaj obserwujemy w ramach zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie, więc to wszystko nie jest najbardziej sprzyjającym czasem. Niemniej myślę, że on będzie w toku najbliższych miesięcy się normował.